Niech światło Chrystusa będzie z nami, łaska Ducha Świętego wtedy i teraz, kiedy podejmujemy refleksję nad Ewangelią szóstej niedzieli zwykłej. Jest to Łukaszowa wersja ośmiu błogosławieństw, która jest bardzo ciekawą wersją, a mianowicie wersją złożoną z ośmiu, z czterech błogosławieństw i z czterech biada. Jest pewna komplementarność zatem ukazana w tej wersji Łukaszowej. Chyba tak, jak jest również z Ewangelią, którą przecież określamy dobrą nowiną, radosną nowiną. Jednak w tej radosnej nowinie jest także miejsce na biada. Co to znaczy? To znaczy, że również powinniśmy być w pewnym sensie ostrożni, nie tylko w jakiejś euforii, w radości, ale także w ostrożności, w jakimś takim skupieniu, tak by nie poddawać się łatwo także złym wpływom. Jest jakimś paradoksem dzisiejszej Ewangelii to, że no właśnie, szczęśliwi są ci, którzy są ubodzy, szczęśliwi są ci, którzy są głodni. Szczęśliwi są ci, którzy są płaczący. Szczęśliwi ci, którzy są znienawidzeni. A biada bogaczom, biada sytym, biada śmiejącym się, biada wychwalanym. Jaki to paradoks Ewangelii dzisiaj słyszymy? Jak to wszystko rozumieć? Ostatnio gdzieś spotkałem się znowu w swoim duchowym rozwoju z regułami rozeznania duchowości ignacjańskiej. I tak chyba właśnie jest, że kiedy jesteśmy w jakimś strapieniu, kiedy jesteśmy w jakiejś ciemności duszy, jak to mówi święty Ignacy, czy też święta Teresa, to właśnie wtedy taka intuicja nasza ludzka pokazuje, że bardziej potrzebujemy Pana Boga. A więc jest to właśnie paradoksalnie dobry czas na to, żeby szukać Pana Boga, żeby zastanawiać się nad tą Jego łaską, żeby Go poszukiwać. W sposób taki bardziej naturalny szukamy wtedy Pana Boga. I dlatego paradoksalnie strapienie może być taką błogosławioną winą, takim czasem, którym bardziej nastawieni jesteśmy na Pana Boga. I w tej drugiej sytuacji, z tej drugiej strony, kiedy jesteśmy w stanie pocieszenia z kolei, może się stać tak, że jesteśmy zbyt pewni siebie, że zbyt wyniośli jesteśmy w tej relacji z Panem Bogiem, a nawet można powiedzieć, że wtedy po prostu przestajemy się nawet modlić, bo jest nam tak dobrze, jesteśmy syci, jesteśmy radośni, wszystko, co się wokół dzieje, jest po naszej myśli. A więc mniej szukamy wtedy paradoksalnie Pana Boga. I tak może się stać. I właśnie biada, bo w takiej sytuacji możemy bardzo łatwo odejść od Pana Boga. Ewangelia zatem Łukasza pokazuje dzisiaj i te cztery błogosławieństwa i cztery biada pokazują taką równowagę w życiu duchowym, którą powinniśmy zachować. Kiedy mamy stan, kiedy rozeznajemy stan pocieszenia, powinniśmy być ostrożni i też w jakiś sposób być przygotowani na to, że może przyjść taki czas cięższy. A kiedy mamy czas strapienia, to dążyć do tego radości spotkania z Panem Bogiem. Usilnie się wtedy modlić, choć może w tej chwili nie jest to takie łatwe. Dziękujmy dzisiaj Panu Bogu za tę Ewangelię, za to pokazywanie też pewnego kryterium rozeznawania duchowego, które tak bardzo jest potrzebne w naszym życiu duchowym.